Pogramy, panowie, o mecz. Mecz taki, który przy pozytywnym rozstrzygnięciu daje nam półfinał Pucharu Polski, o czym wszyscy wiecie, i otwiera nam drogę do ewentualnej gry w finale. Znaczy, może, nie wiemy. Na jakich kilkunastu. Jutro będzie 10. Okej. 10. Czy jest to pana zdaniem? Także uważam, że będą groźniejsi, bo parę dni, kilka dni odpoczęli. Normalny, pełny mikrocykl startowy i przyjeżdżają po to, żeby przejść do następnej rundy. Także wcale nie będzie to naszym handicapem. Gdybyśmy grali za tydzień, no to moglibyśmy na ten temat porozmawiać. Jak to jest, jeżeli zespół czeka 2,5 tygodnia bez meczu do grania. Ale tu sezon zakończyli miłym akcentem i dostali na pewno 2-3 dni odpoczynku, pełny mikrocykl treningowy, są gotowi do bicia. Z tego, co słyszeliśmy, na pewno są bardzo dobrze motywowani przez prezesa. Także nie, na pewno nie będzie lekko. No powiem tak, moim zdaniem jest dla nas Dudu bardziej wartościowy wyżej. Bo wymagania w stosunku do niego i do każdego zawodnika, który gra na bocznej obronie niżej, są jakie są, czyli od linii do linii, końcowej do drugą stronę. I są zawodnicy, którzy mając również partnera przed sobą, który spełnia pewne, no jak gdyby, jakby to nazwać, zadania 50 na 50 w defensywie, w ofensywie, lepiej się wymieniają. A tutaj, tak jak powiedziałem, no dla mnie musimy być groźniejsi w ofensywie. No i tutaj jego umiejętności łatwiej wykorzystać w momencie, kiedy on jest bliżej bramki przeciwnika, a swoje w defensywie do pewnej strefy on zrobi. A poza tym mamy tego chłopaka, który grał w tym meczu na lewej obronie i w momencie, kiedy on poczuje się pewniej, to na pewno będzie grał spokojniej, bo w defensywie dawał sobie radę, w samym graniu w defensywie dawał sobie radę dosyć dobrze. Nie oceniam tutaj jeszcze nikogo, nie oceniam, czy on się rozwija, czy cofa, czy jest taki, czy inny, po prostu komponuje tą ekipę w miarę, żeby była najmocniejsza na tą chwilę. Natomiast w momencie, kiedy popracujemy dłużej i powiemy sobie, co oczekujemy od siebie, jak to ma wyglądać, to ten się najbardziej rozwija, kto będzie to realizował. Jest grupa zawodników, którym się kończą kontrakty i po ostatnim meczu na pewno będzie wyznaczona grupa, z którą chcemy rozmawiać. Będzie wyznaczona grupa, którą chcemy wypożyczyć, żeby grali. I będzie jakaś grupa ludzi, z którymi nie będziemy przedłużać kontraktu. Także jestem za krótko tutaj, żeby dzisiaj mówić o tych sprawach, jak to będzie wyglądało, ale tak sobie to wyobrażam, że niekoniecznie będziemy się zabijać, żeby wszyscy, którym się kończą kontrakty, zostali. Na pewno będziemy chcieli tych zawodników, których w dalszej perspektywie widzimy w klubie, a mają ograniczone na dzień dzisiejszy pole manewru, czyli jeżeli chodzi o granie, będziemy chcieli ich wypożyczyć. No i popatrzeć za nowymi, bo zobaczymy, jakie cele sobie będziemy nakreślali. Jest kilka newralgicznych pozycji w każdej drużynie, gdzie obowiązkiem jest mieć zmienników, którzy również wnoszą jakąś jakość do zespołu, a nie tylko jedyną ich zaletą jest to, że są. Bo sezon
musimy się liczyć z tym, że nasz sezon będzie miał, nasza wiosna będzie miała 16 plus puchar, czyli w optymalnym liczeniu będziemy mieli 19 meczy, bo 2 w półfinale i 1 w finale. I 19 meczy od 13 maja do 20 tam któregoś, od 13 czy od 11 lutego do któregoś tam 20, któregoś 4 czy 7 maja. To jest, no jest to taka dawka do zniesienia, że można to ograć 13-14 zawodnikami. No ale patrząc dalej, to trzeba mieć tą kadrę z dublerami trochę liczniejszą, ale tak jak powiedziałem, bo to nie chodzi o ilość, chodzi o jakość. Jeżeli będą zmiennicy, którzy wnoszą coś, to takich będziemy szukać, nie tylko jako zmienników. Będziemy ich szukać jako zawodników pierwszoplanowych. I niech się bronią ci, co są.